Moje noblowskie szczęście nie miało granic. Prowadziłem sesję w czasie konferencji poświęconej Barańczakowi i nagle telefon nagle zrobił się czerwony, rozżarzył się od przychodzących SMS-ów i wiadomości. I tak nieopatrznie nacisnąłem, zobaczyłem Dylan Nobel. Nobel Dylanowi jest niepotrzebny. To jest taki gość, że sobie daje znakomicie radę bez Nobla. Nawet ten Nobel będzie mu chyba przeszkadzał. Ale w kronikach noblowskich nagroda dla Boba Dylana jest wyjątkowym przełomem. Ramy gatunkowe przekroczył już Nobel w zeszłym roku dla Aleksijewicz, bo to przecież jest literatura faktów. Myślałem sobie, jak dowiedziałem się o tej nagrodzie, że gdyby z Polski przed kilkunastu laty nagrodę dostał Jacek Kaczmarski, to ja bym się absolutnie ucieszył, bo uważam, że był on niezwykłym wydarzeniem w polskim życiu literackim, kulturalnym, duchowym, dla polskiej pamięci i dla rozumienia polskiej współczesności. Zrobił być może więcej niż ktokolwiek inny. To jest Nobel dla tradycji literackiej i tradycji amerykańskiej piosenki, i tradycji poetyckiej. I strasznie dużo rzeczy obejmuje ta nagroda. A poza tym jest takim gestem właśnie, wydaje mi się, bardzo młodym Komitetu Noblowskiego. Dylan jest pieruńsko trudny, jeśli chodzi o przekład z różnych względów. Ale można się tak do niego przygotować i tu może Państwa zaskoczę, czytając na przykład wznowioną ostatnio Dorotę Masłowską i wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną. Czy też nowa powieść Michała Witkowskiego, Finfun Cwincisz, że już nie wspomnę o klasycznych powieściach i książkach, do których możemy zajrzeć, przygotowując się na przyjęcie w domu Boba Dylana.